Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś, drodzy Państwo, o fałszerzach polskich wyborów. Praktycznie wszystkie głosowania w XX wieku w Polsce zostały sfałszowane, a na pewno ich zdecydowana większość. Jak mawiał Stalin, nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy. W Polsce powszechna jest wiedza, że wybory fałszowali komuniści. Niewielu jednak pamięta, że proceder fałszerstw wyborczych nie zaczął się w Polsce w 1946 roku wraz z nastaniem sowieckich rządów, ale 20 lat wcześniej, kiedy do władzy doszedł w wyniku zamachu zbrojnego marszałek Józef Piłsudski. Kolejne wybory po zamachu majowym odbyły się w 1928 roku i już trudno je nazwać uczciwymi. Następne były otwarcie już sfałszowane, te przyspieszone z 1930, ponieważ nie dały jednak sanacji większości pozwalającej uchwalić konstytucję, kombinowano dalej. Od 1935 roku fałszowanie wyborów już nie było koniecznością, bowiem uchwalili sobie bezprawnie konstytucję, nie dopuszczając opozycji do głosowania, a podstawowe prawo pozwalało zwyczajnie nie dopuszczać opozycji do udziału w wyborach. Ten mechanizm kilkanaście lat później skopiował jeden do jednego sowieccy komuniści. Pierwszy cud nad urną w odrodzonej Polsce miał miejsce w 1928 roku. Było jeszcze to głosowanie względnie uczciwe, aczkolwiek nieprawidłowości było już dużo. Rząd ustanowiony przemocą przez Piłsudskiego powołał do życia bezpartyjny blok współpracy z rządem, słynne BBWR. Otrzymał on najwięcej głosów, 25%, i odpowiadało to mniej więcej popularności Piłsudskiego w społeczeństwie. Ludzie kupili wówczas jego dyktatorskie zapędy, że walczy o wyleczenie Polski z sejmokracji, czyli kłótni polityków. W wypadku tych wyborów sukces rządowego ugrupowania BBWR był efektem przede wszystkim promowania go za publiczne pieniądze. Tutaj taki cytat. Rozpocząłem swoje przemówienie od zaznaczenia, że rząd ma prawo wpływać na przebieg wyborów, o ile ten ogranicza się do nacisku moralnego na wyborców i na wpływanie na ludzi mających jakiekolwiek znaczenie na tym terenie. Starostowie będą mieli za zadanie patronować i kontrolować akcję społeczną idące na korzyść listy rządowej. Starostowie chcieliby mieć możliwość operowania koncesjami jako pewną bronią agitacyjną. Zapytali mnie, czy można użyć władz samorządowych jako sposobu nacisku moralnego. Tak pisał w swoim dzienniku major Kazimierz Świtalski, zastępca kancelarii, szefa kancelarii cywilnej prezydenta Ignacego Mościckiego, któremu Piłsudski zlecił po prostu sfałszowanie ustawienia wyborów parlamentarnych do pomocy domu pułkowników Stanisława Cara i Walerego Sławka. Do Sądu Najwyższego wpłynęły 183 protesty związane z fałszowaniem wyborów. W jednym wypadku Sąd Najwyższy zarzut potwierdził. Zarządzono powtórne wybory aż w 7 okręgach stanowiących 12,5% wszystkich. Za nieważne uznano 320 tysięcy głosów. Dla porównania, w 1922 było to tylko 59 tysięcy głosów. Pod koniec 1928 roku wybuchła w Sejmie związana czy afera z nielegalnymi wydatkami rządowymi. W jej wyniku przed Trybunałem Stanu postawiono Gabriela Czechowicza, ministra skarbu, od 2 października 1926 roku do 8 marca 1929 roku. W tym czasie premierem był sam Piłsudski i jego nominat profesor Kazimierz Bartel. Czechowicz nie był w stanie rozliczyć się z 230 milionów złotych, co było wówczas kwotą astronomiczną. Bardzo dobra pensja wynosiła wówczas 300 zł miesięcznie, a większość robotników zarabiała mniej niż 100 zł. To tak dla porównania. W czasie dyskusji nad postawieniem Czechowicza przed Trybunałem Stanu profesor Roman Rybarski dość dokładnie wyliczył, jakie były powody wydawania pieniędzy z budżetu. Mamy wyprawy po całym świecie, gdzie kto chce za pieniądze wydawane bez budżetu. Mamy taką rzecz jak kupno fabryki prywatnej w Warszawie za 2 miliony złotych, przedstawione jako wydatek nagły i niespodziewany. Nagle i niespodziewany kupuje się place, domy, kupuje się wszystko. Te nagłe i niespodziewane wydatki szczególnego rozpędu nabierają w okresie wyborczym. Tak, drodzy Państwo, no tak to sobie wyglądało za rządów Piłsudskiego, który rzekomo miał uzdrawiać polską
sytuację w Polsce. Krótko mówiąc, w pierwszych wyborach największy nacisk dyktatura Piłsudskiego położyła na finansowanie propagandy z pieniędzy publicznych. Zajmowano się też prześladowaniem przedsiębiorców wspierających opozycję. Bardzo słaby wynik narodowej demokracji, tak zwanej endecji, w wyborach w 1928 roku 9% ich sojusznika Polskiego Stronnictwa Ludowego PiS wynikał właśnie z dawania do zrozumienia rozmaitym ludziom, że wspieranie wrogich Piłsudskiemu ugrupowań wpłynie źle na ich interesy. Tu znowu cytacik z majora Świtalskiego. Wojewoda Morawski Aleksander, szef administracji państwa w stanisławowskim województwie, zawiadomił mnie, że na swoim terenie idzie taktyka odbierania kredytów instytucjom endeckim. Tak szczerze po prostu. Polska była wówczas biednym państwem. Gdyby porównać obecną siłę przedwojenną do nabywczą, do tej obecnej, no to większość ludzi zarabiała po około 500 zł miesięcznie. Czechowicz oczywiście żadnych konsekwencji defraudacji dokonywanych na polecenie Piłsudskiego nie poniósł. Sam Piłsudski poinformował prowadzących postępowanie sędziów Sądu Najwyższego, że nie życzy sobie być przesłuchiwany w tej sprawie. Ja, Józef Piłsudski, pierwszy marszałek Polski, odmawiam wszelkich zeznań, bo jestem szefem rządu, sądu i oskarżycieli. Takie oświadczenie podyktował do protokołu. No to, drodzy Państwo, no tutaj już chyba komentować tego nie trzeba. Pod koniec 1928 roku prezydent Ignacy Mościcki wydał dekret o przenoszeniu sędziów w stanie spoczynku i rozpoczął przejmowanie kontroli nad Sądem Najwyższym. Celem tej operacji było to, aby w kolejnych wyborach nikt nie przeszkadzał sanacji fałszować na wprost wyników. Niespecjalnie zadowolona z wyników sanacja w tych pierwszych fałszowanych tak lekko w 1928 roku, kolejny postanowiła już zrobić po 2 latach. Otwarcie zresztą mówił o tym Piłsudski, że jak Sejm nie będzie chciał współpracować z rządem, to się go rozpędzi. Z tajnej narady w marcu 1929 roku. Pretekstem do rozpędzenia Sejmu było już wspomniane śledztwo i postawienie przed Trybunałem Stanu Gabriela Czechowicza. Prezydent Mościcki na polecenie Piłsudskiego rozwiązał Sejm i Senat 30 sierpnia 1930 roku. Tym razem sanacja zdjęła już rękawiczki przysłowiowe, dosypywano głosy, unieważniono listy opozycji we wschodnich województwach, a pamiętajmy, że praktycznie nie istniały wówczas media mogące relacjonować na bieżąco, co to się działo na prowincji, gdzie były mniejszości białoruska i ukraińska, wprowadzono, uwaga, jawne głosowania. Czyli po mszy chłopi maszerowali pod kierownictwem popa, rzadziej księdza na tych terenach, i oddawali kartki do głosowania z takim zakreśleniem, jakim mi polecono, oczywiście na BBWR. Jawne głosowania to było takie sanacyjne know-how, które później zostało twórczo wykorzystane przez Sowietów w Polsce. Zanim jednak zaczęto fałszerstwa, zmiękczono opozycję. W nocy z 9 na 10 września policja i żandarmeria aresztowała opozycyjnych polityków skupionych wokół tzw. bloku centrolewicowego, centrolewu. O aresztowaniu ich nie zdecydował sąd, ale minister spraw wewnętrznych generał Felicjan Sławoj Składkowski. Aresztowano 12 przywódców opozycyjnego centrolewu. PPS, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Chłopskie, PSL Piast, PSL Wyzwolenie, Narodowa Partia Robotnicza, m.in. byłego premiera Wincentego Witosa, a także Karola Popiela. Z 3 posłów centroprawicy z chrześcijańskiej demokracji, legendarny działacz, m.in. napodległościowy Wojciech Korfanty, i Narodowej Demokracji, Aleksander Dębski, Jan Kwiatkowski oraz 5 ukraińskich posłów z UNDO i osadzono ich w twierdzy w Brześciu. Po wyborach aresztowanych zwolniono za kaucją. Z 11 sądzonych sanacyjna dyktatura skazała na więzienie 10. 5 z nich poszło odbywać kary więzienia, pozostali uciekli na emigrację. Te haniebne wyroki zostały unieważnione amnestią podpisaną 31 października 1939 roku przez prezydenta na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza. Przetrzymywanym w areszcie czołowym politykom sanacyjni nadzorcy urządzali, uwaga, pozorowane egzekucje. To są ci panowie z sanacji, którzy tak są dzisiaj łaskawie traktowani w naszych podręcznikach.
Podczas wyborów wówczas roku 1930 sanacyjna dyktatura aresztowała 5 tysięcy osób, w tym 84 parlamentarzystów i wielu doświadczonych polityków. Policja i nieznani sprawcy rozbijali wiece i spotkania opozycji. Bito dziennikarzy piszących krytycznie o władzy. Mimo fałszerstw i wykorzystywania aparatu przemocy, państwa sanacja nie zdołała zdobyć upragnionej większości, która pozwalałaby jej zmienić konstytucję. W wyborach do Sejmu BWR zdobył 46,7%, no zdobył, no. Czyli 249 posłów i 77 senatorów, Centrolew 17,3%, 79 posłów i 13 senatorów, Stronnictwo Narodowe 12,7%, pobito rekord oddawania nieważnych głosów. Tym razem było to 482 tysiące, prawie 10 razy więcej niż w 1919 roku. Pierwszych demokratycznych wyborach. To pokazuje skalę fałszerstw. Na tym sanacyjne fałszerstwa się nie kończą. W styczniu 1934 roku podczas debaty nad tezami nowej konstytucji nieoczekiwanie zagłosowano za uchwaleniem owych tez jako nową konstytucją. Chodziło o wykorzystanie braku bojkotującej obrady opozycji. Złamano tym samym konstytucję z 1921 roku, która przewidywała, że takowy projekt musi być zgłoszony na 15 dni przed głosowaniem i podpisany w każdym razie i podpisany przez 1/4 ustawowej liczby posłów. Nowa konstytucja likwidowała wolne i demokratyczne wybory w Polsce. Kolejne z lat 35 i 38 można porównać do wyborów organizowanych w 47 roku w Polsce rządzonej przez Sowietów. Głosowanie było tylko i wyłącznie fasadą nie mającą żadnego wpływu na to, kto będzie rządził. Gdy w 1944 roku Stalin zainstalował w Polsce swój rząd złożony z agentów, rozpoczęły się przygotowania do sfałszowania wyborów parlamentarnych. Pozory były potrzebne, bo alianci zachodni publicznie zapowiedzieli, że odrodzona Polska będzie demokratyczna. Do Polski przyjechali więc sowieccy spece od fałszowania wyborów, między innymi pułkownik Aaron Pałkin, szef wydziału D zajmującego się w sowieckiej cywilnej bezpiece wszelkiego rodzaju fałszerstwami. Kluczową rolę odegrał w operacji wyborczej nadzorca Polskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, pułkownik Siemion Dawidow. Do Polski sprowadzono doświadczonych fałszerzy, którzy byli w stanie podrobić dosłownie każdy dokument. W 1946 roku zorganizowano pozornie bezsensowne referendum, w którym zadano trzy pytania. Pierwsze brzmiało, czy jesteś za zniesieniem Senatu? Drugie, czy chcesz utrwalenia przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Wreszcie trzecie, czy chcesz utrwalenia granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Jedyna legalna siła opozycyjna wówczas, Polskie Stronnictwo Ludowe, wezwała do głosowania za pozostawieniem Senatu, chociaż przed wojną ludowcy domagali się jego likwidacji, właśnie dlatego, żeby odróżnić się od komunistów. Coś, co miało być treningiem na sucho dla sowieckich fałszerzy, stało się prawdziwym starciem. Komuniści oczywiście przegrali referendum. Ze ściśle tajnego raportu dla Stalina, który napisał szef sowieckiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Wiktor Abakumow, z 30 sierpnia 1946 roku, wynika, że na pierwsze pytanie odsetek odpowiedzi twierdzących wahał się w granicach od 1 do 15%, ale specjaliści od Pałkina go podnieśli od 50 do 80. W wypadku kolejnych pytań zaskoczeniem było to, iż Polacy sami z siebie w dużej części byli przeciwni granicy na Odrze i Nysie, a także reformie rolnej. W tym pierwszym wypadku chodziło o niechęć do rezygnacji z Kresów, a także świadomość groźby roszczeń niemieckich. Drugi był już przejawem wysokiej etyki chrześcijańskiej, która zakazuje kradzieży. A do tego sprowadzała się w wielu wypadkach komunistyczna reforma rolna. Ogółem podrobiono 5994 protokoły z obliczonymi głosami, 40 tysięcy podpisów członków komisji obwodowych. Aby fałszerstwa nie zostały dostrzeżone przez Zachód, tuż przed referendum sowieccy rozpoczęli kampanię prowokowania pogromów antyżydowskich, za które odpowiedzialność starali się zrzucić na polskie społeczeństwo. Najgłośniejszym przykładem takiego pogromu, który przeprowadzany był przez bezpiekę,
był pogrom kielecki z 4 czerwca 1946 roku, który został przeprowadzony z inicjatywy sowieckiej bezpieki pod jej bezpośrednim nadzorem. Przekaz dla świata był po prostu prosty. Polacy to ciemni antysemici, którzy nie zasługują na to, żeby posiadali państwo i żeby mogli decydować sami o sobie. Ten brak tutaj spojrzenia, tutaj warto przeczytać pracę Krzysztofa Konkoleskiego o pogromie w Kielcach, bodajże najlepiej udokumentowaną relację, ale także pamiętniki premiera Mikołajczyka, które spisał na bezpośrednio po ucieczce z Polski. One zawierają właśnie ten wątek, po co to było zrobione. Ostatnie wybory w państwie rządzonym przez Sowietów trzeba było fałszować. To były wybory w 1947 roku. Naprzeciwko bloku partii rządzących stanęło tylko PSL Mikołajczyka. Z list wyborców wykreślono około 400 tysięcy uprawnionych do głosowania. Aresztowano, uwaga, około 80 tysięcy ludzi. Dochodziło do setek skrytobójczych mordów. Wyciągnięto wnioski z porażki w referendum, dlatego na 5,5 tysiąca komisji obwodowych, 3,5 tysiąca składało się wyłącznie z członków Polskiej Partii Robotniczej, a PSL udało się wprowadzić swoich ludzi tylko do 1,3 tysięcy komisji. Tam, gdzie wyborów nie mógł pilnować, wpisywano się liczby z sufitu. Oficjalnie na PSL padło 10,3% głosów, na blok rządowy 80,1%. Oczywiście proporcje były odwrotne, ale protesty PSL-u nikogo nie obchodziły. Na kolejne wolne wybory Polacy musieli czekać blisko pół wieku. Odbyły się one w 1991 roku. Czy kolejne były wybory już uczciwe? To już zadanie, drodzy Państwo, dla dziennikarzy niż historyków. Jednak pokusa, aby zapewniać sobie zwycięstwo w sposób nieuczciwy, nie jest obca nawet najsilniejszym demokracjom. Przykładem takiego sporu niech będzie historia sprzed 22 lat, gdzie o tym, kto będzie prezydentem najpotężniejszego państwa na świecie, decydowało powtórne liczenie głosów, a nie głosowanie. I właśnie tam wówczas, aby bronić demokracji w stanie Floryda, zrezygnowano z powtórnego liczenia głosów. Szanowni Państwo, jeżeli Wam się podobał ten materiał o fałszerstwach polskich wyborów, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnienie go jak najszerzej, bo czasy takie, drodzy Państwo, że fałszerstwa wyborów, warto znać jego historię. A ja polecę Państwu materiał Putin Han. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Tutaj ja napisałem dla Państwa artykuł okładkowy o dlaczego Rosjanie zachowują się jak barbarzyńcy. Drodzy Państwo, Rosjanie to jest po prostu obca cywilizacja, która ma wpisane w azjatycka, obca europejskiej kulturze, która ma okrucieństwo wpisane w swoje takie, można powiedzieć, DNA. I dlatego, drodzy Państwo, warto przeczytać, żeby się dowiedzieć, że to okrucieństwo podczas wojny na Ukrainie nie jest niczym nowym, to jest po prostu nowe byłoby to, gdyby coś się zmieniło w tym czasie. Oprócz tego, drodzy Państwo, jest w tym numerze świetny materiał o prezydencie Stanów Zjednoczonych, o Ronaldzie Reaganie, ale od takiej bardzo nieznanej strony, bo tenże prezydent, symbol niskich podatków, wolności gospodarczej i przywiązania do takich wartości, był, uwaga, twórcą jednego z największych strajków w historii Stanów Zjednoczonych jako szef Związku Zawodowego Aktorów. Ronald Reagan rzucił wytwórnie filmowe na kolana. Oprócz tego, drodzy Państwo, mamy tutaj tekst o podwójnej grze Watykanu, o dziwnych okolicznościach porwania i najprawdopodobniej zamordowania 15-letniej córki urzędnika Stolicy Apostolskiej w czerwcu 1983 roku. Ta zbrodnia ma dużo wspólnego z ukrywaniem prawdy o zamachu na Jana Pawła II. Jak to było, o tym w numerze. Oprócz tego, drodzy Państwo, w środku też taka lżejsza historia najsłynniejszego kasiarza II RP, czyli Stanisława Cichockiego, bardziej rozznanego jako Szpicbródka. Więc historia Szpicbródki, drodzy Państwo, w najnowszym Historii bez cenzury. A na końcu polecę mój materiał o
prawdziwej historii Westerplatte. Szanowni Państwo, lata mijają, 83 lata po zakończeniu II wojny światowej, prawda o Westerplatte wciąż jest znana nielicznym. To oczywiście polecam na kanale mój film, natomiast tutaj jest tekst o kłamstwach o Westerplatte i o tym, że tak naprawdę prawda jest dużo ciekawsza, o dramacie obrońców, o tym, że przynajmniej sześciu Polaków zginęło, sześciu obrońców Westerplatte zginęło od polskich kul. Polecam.